Kultura spotyka biznes to projekt, który po części jest eksperymentem. Jest przestrzenią spotkania dwóch grup, artystów i biznesmenów, którzy zazwyczaj nie mają okazji wspólnie pracować. Artystów zapraszamy do udziału w konsultacjach, dzięki którym mogą podszkolić się w umiejętnościach biznesowych związanych z promocją własnej twórczości czy z prawami autorskimi. Z drugiej strony zapraszamy biznesmenów i menadżerów do włączenia się w proces powstawania dzieła artystycznego i poznania w ten sposób nowych umiejętności. W dzisiejszym świecie tak naprawdę kultura bardzo się skomercjalizowała. Wielu artystów zarabia na tym, co tworzy i bardzo dobrze. Sektor kreatywny coraz więcej przychodu przynosi nam gospodarczo, w ogóle coraz bardziej się rozwija. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów. W pracy przedsiębiorcy myślę najważniejsze jest kombinowanie, myślenie. W związku z tym każda nowa umiejętność, każda nowa forma myślenia na pewno będzie dla niego przydatna. A rysowanie jest właśnie sposobem myślenia, bo rysujemy głową, a nie rękoma. W związku z tym każdy przedsiębiorca powinien być zainteresowany rozwojem myślenia. Sztuka, obszar sztuki też jest produktem. To jest tak samo produktem, który trzeba pokazać, trzeba wypromować, trzeba go zakomunikować, trzeba znaleźć dla niego odbiorców. Tak więc używamy tutaj dokładnie takich samych narzędzi do promocji, do komunikacji. Ważne dla mnie w pracy jako artysty jest to, że ja jestem ciągle ciekawy czegoś i ciągle coś sprawdzam. Można to powiązać też z słowem zabawa, ale zabawa połączona z ciekawością, tak bym to nazwał, a z drugiej strony też jednak emocje są ważne. Poszerzanie pola słuchania czy uczenie się słuchania to jest również uczenie się słuchania otoczenia, a w szerszym kontekście uczenia się tego, co otoczenie od nas chce i co my możemy mu dać. Dla mnie ważny jest kierunek i też taka przestrzeń, z której tworzę, żeby to, co jakby wychodzi spod moich rąk, działało wspierająco, jakby dla mnie, było dla mnie ważne i też jakby dlaczego ja to tworzę. Kocham tworzyć, więc jakby to jest też część mojego życia. No i też jednocześnie wychodzić z tym do ludzi. Jakoś to się dzieje, jakoś to płynie. Moja rada dla artystów, zwłaszcza tych, którzy już myślą o crowdfundingu, po pierwsze wyciągnijcie swoje projekty, szkice, pomysły z szuflad i zacznijcie się przygotowywać do ich realizacji, ale po drugie postawcie się w oczach odbiorcy, zwłaszcza takiego, który ma zapłacić za dane dzieło i zadajcie sobie pytanie, czy inni też są tym zainteresowani i mogą na tym skorzystać. Jeśli ktoś po tych warsztatach wyjdzie wzmocniony, z większą świadomością ciała, głosu, z większą świadomością swoich blokad również, to myślę, że to mu jak najbardziej może pomóc w jego pracy. Nie wierzę w złote rady, w taką myśl, która jakby poprowadzi cię i za nią, tylko podążając osiągniesz sukces. Mam taki apel bardziej, żeby właśnie nie bać się tych błędów, żeby działać, nie pozostawać w tej sferze takich wyobrażeń naszych, jakichś tam planów czy marzeń, tylko faktycznie realizacji. No po prostu żadne myśli nie zastąpią gdzieś tych czynów.